Hej kochani, tu Julia i witam Was serdecznie na moim kanale. Zauważyłam, że ilekroć zaczynam jakiegoś vloga nowego, to mam inne paznokcie. Ostatnio miałam czerwone, teraz mam takie turkusowe, coś takiego. No także śmiesznie, wychodzi na to, że tak co 2-3 tygodnie nagram jakiegoś vloga. Wiem, że to jest dosyć mało i wiem, że nie robię tego często, ale po prostu ostatnio miałam totalnie na nic czasu. 11 lipca, czyli w sobotę mam urodziny, mam 24 urodziny i z tej okazji zaplanowałam taką małą, powiedzmy, imprezę rodzinną. Zapraszam wszystkich do siebie, do domu, na taką mini domówkę, coś takiego. No i postanowiłam, że zrobię sama torta, ponieważ z reguły te torty, które gdzieś tam się zamawia w cukierniach czy coś, to one są dla mnie za słodkie, a też nie zawsze jest wszystko, co lubię, a jak mam robić na zamówienie, to musiałabym to zrobić szybciej, oczywiście. Za późno się zorientowałam, także pokażę Wam, jak robię torta. Mam nadzieję, że coś z niego wyjdzie i chociaż jak nie będzie ładny, to będzie zjadliwy. No i też przy okazji pokażę Wam zakupy z Hebe, ponieważ są niezłe promocje i wydaje mi się, że warto Hebe odwiedzić, jeżeli jakieś kosmetyki Wam się kończą. Zacznijmy od tego, że w Hebe jest też jakaś promocja, jak się ma swoją kartę Hebe, to na kosmetyki Andrew Barton, czy nie wiem jak to się czyta, są to kosmetyki do włosów, jest promocja, a że ja kocham testować nowe kosmetyki i w ogóle im więcej kosmetyków, tym lepiej niestety. Niestety dla mojego portfela, no to stwierdziłam, że oczywiście coś kupię. I kupiłam sobie szampon z tej takiej niebieskiej serii. Jest to szampon nawilżający z mleczkiem kokosowym. Oczywiście z tej samej serii wzięłam odżywkę. Tutaj mamy spray, który ma ochraniać przed gorącem i jest on do farbowanych lub rozjaśnianych włosów, czyli takich jakie ja mam. Kolejną rzeczą jest olejek SOS Hair Repair. Jest to olejek teoretycznie naprawczy do włosów, ale ja tam twierdzę, że olejków nigdy zbyt wiele i po prostu zawsze sobie jakieś tam na końcówki nałożę. Na tych produktach jest napisane, że są one wegańskie i nie są testowane na zwierzętach, także mam nadzieję, że piszą prawdę. No i mam też nadzieję, że się po prostu sprawdzą na moich włosach. Kolejnymi rzeczami, jakie wzięłam, to oczywiście coś, do czego wracam wielokrotnie i za każdym razem i polecam Wam już to od jakiegoś czasu. Są to te skarpetki odżywcze nawilżające do stóp. Ja po prostu uwielbiam. Trochę widzę, że zmienili szatę graficzną. Troszeczkę inaczej to wygląda, ale mam nadzieję, że to jest dalej ten sam produkt i jest tak samo świetny. I jeszcze kupiłam krem do suchych i szorstkich stóp z masłem Shea. Oczywiście też było na promocji, więc stwierdziłam, że jak już leżało obok tych skarpetek, no to też to wezmę. Skoro mi się skarpetki tak świetnie sprawdzają, no to mam nadzieję, że krem też mi się świetnie sprawdzi. No i przy kasie zauważyłam, że jest promocja na gąbeczki do makijażu, te z Hebe. Ja ostatnio ich bardzo często używam i już od jakiegoś czasu ich używam codziennie i sprawdzają się naprawdę ok, więc stwierdziłam, że nie potrzebuję jakichś droższych szczoteczek jak Beauty Blender czy cokolwiek innego, więc ona kosztowała coś około 11 zł, tak mi się wydaje. Oczywiście jak byłam przy kasie i już miałam płacić, to pani poleciła balsam do ciała. Jest to balsam do ciała rozświetlająco nawilżający. Jest on z witaminą E, prowitaminą B5, więc mam nadzieję, że się sprawdzi i jest to firma Mia, także jestem bardzo ciekawa, ponieważ kremy mają całkiem fajne, więc może coś będzie fajnie działało, także zobaczymy. Od razu jestem ciekawa, jak to się będzie zachowywało w ogóle na skórze, jak to będzie wyglądać. Oczywiście wzięłam tego za dużo, ale spokojnie, na dłoniach może być. No, pachnie całkiem ładnie, jest taki trochę owocowy zapach. No, taki na lato wydaje mi się, idealny. Drobinek żadnych nie widzę, ale moja skóra się dosyć ładnie mieni, także no widać różnicę. Na pewno ta skóra będzie bardziej nawilżona. I zauważyłam też, że nie zawiera takiego tłustego filmu, także szybko się dosyć wchłania. Mam nadzieję, że się będzie super sprawdzać. No i ostatnią rzeczą, którą też oczywiście pani namówiła mnie przy kasie, jest to pasta do zębów wybielająca. Jestem mega ciekawa, jak ona się będzie sprawdzała, bo ja z reguły mam jakieś takie klasyczne, standardowe pasty. A tutaj jest Natura Siberica, także jestem bardzo ciekawa, jak ona się będzie sprawdzała. Pani powiedziała, że mają w domu i podobno całkiem fajnie wybiera, także akurat mi na efekcie wybielenia jakoś specjalnie nie zależy, ale po prostu mam nadzieję, że będzie ok i że nie wydałam pieniędzy tak o.
Byłam też na zakupach w Lidlu, ponieważ musiałam kupić troszeczkę jedzenia na jutro, żeby wszystko przygotować. No i kupiłam sobie szejka proteinowego o smaku malinowo-jogurtowym. Jestem go bardzo ciekawa, ponieważ takiego białka jeszcze nie miałam, a jak wiecie, zabrałam się za treningi i ćwiczę i mam nadzieję, że w tym wytrzymam. Również sobie zamówiłam matę do akupresury z 4Physio, także na pewno nagram jakiś filmik, jak ona się u mnie sprawdza i tak dalej. Już na Instagramie wstawiłam relację i kilka osób się mnie zapytało, czy jest w ogóle szansa na jakąś recenzję, czy cokolwiek, także na pewno coś o niej więcej powiem, ponieważ po pierwszym użyciu udało mi się leżeć 7 minut i czułam się mega odprężona i wydaje mi się, że to będzie fajnie działało, ponieważ ja na przykład mam bóle pleców, mam migreny i po prostu mam nadzieję, że mi to przejdzie dzięki tej macie. I jeszcze wracając do białka, tutaj mamy 10 porcji tego białka, czyli po 30 gram jedna porcja. Jestem ciekawa, czy będzie smaczne, bo ja z reguły białka lubię, jak dobrze smakują, bo jeżeli są słabe, to po prostu wrzucam do jakichś omletów czy do jakichś innych potraw, żeby ten smak gdzieś tam zgubić. I jest już napisane, że nie ma w ogóle cukru, także bardzo fajnie, no i zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Także tak, z zakupów to by było wszystko. Mam nadzieję, że te kosmetyki, jak i ten shake proteinowy będą się super sprawdzały. No i na pewno możecie się spodziewać jakiegoś filmiku odnośnie tej maty do akupresury. Wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawy temat. No i nagram Wam moje wrażenia po jakimś tygodniu i po miesiącu jej używania. Także troszeczkę jeszcze musimy na to poczekać. Dobra, a teraz ogarniam się szybko do zrobienia ciasta. Dobra, więc w środku w torcie będzie masa śmietanowa o smaku malinowym i do tego tylko musimy dać pół litra schłodzonej wcześniej śmietanki 30%, także żadnej filozofii tutaj nie ma, mam nadzieję, że po prostu wyjdzie tak jak zawsze pyszna. I jeszcze na wierzch kupiłam takie słodkie pianki, coś takiego a la marshmallows, także mam nadzieję, że będą dobre i będą się nadawały do tego torta. No i dodatkowo kupiłam też do ozdoby takie stokrotki, ponieważ jak mówiłam, jestem beztalenciem i raczej się nie nadaję do takich rzeczy, także mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało. Także do miski będę wlewała taką śmietankę 30%, najzwyklejszą, którą po prostu znalazłam w sklepie. Jakimś cudem się chłodzi w lodówce. Także póki co czekamy z tym tortem i dopiero jutro będę chyba ozdabiała resztę. Masakra. I tort prezentuje się tak jak na załączonym obrazku. Niestety później niewiele nagrywałam, niewiele się działo, ponieważ zostałam zasypana niespodziankami, których się w ogóle nie spodziewałam, ponieważ pierwotnie miała być to impreza, taka mini impreza rodzinna, tak jak już wspomniałam na początku vloga, a okazało się zupełnie inaczej. Po prostu to, co się wydarzyło, to było coś, czego się totalnie nie spodziewałam, także na pewno nagram jakiegoś drugiego vloga, takiego podsumowującego, ponieważ coś tam nagrywaliśmy, kamera z ukrycia też była, także w ogóle
No było fajnie, naprawdę było fajnie i to będą urodziny, które będę chyba najlepiej wspominać z jakichś tam powiedzmy ostatnich lat. Bo jednak od kiedy gdzieś tam ta osiemnastka wybiła, to tak nie robiłam jakoś specjalnie imprez. Generalnie tam się spotykałam na przykład ze znajomymi, czy właśnie robiłam taką mniejszą imprezkę dla rodziny, żeby tam móc się z nimi wszystkimi zobaczyć i tak dalej. No, także na pewno Wam pokażę co i jak. Część rzeczy mogliście zobaczyć na Instagramie, także jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam do obserwowania, także tutaj się Wam gdzieś pojawi mój Instagram. No bo tam wstawiam wszystko na bieżąco, także tam się pojawia najwięcej rzeczy, ale jakby główna niespodzianka, która była na samym końcu, już nie była udostępniona na Instagramie. Także no, będziecie oglądali po prostu w kolejnym filmiku. Było to coś, czego totalnie się nie spodziewałam. Było to coś, co mnie wzruszyło, za co jestem wdzięczna. I wiem, że będę te urodziny wspominać jeszcze przez długi, długi czas. No i też jestem bardzo wdzięczna, że gdzieś tam ta kamera jest obecna w moim życiu, że jednak nagrywam jakieś różne rzeczy. I w kolejnym filmiku możecie się spodziewać tam jakichś urywków z tej ukrytej kamery. Także na pewno to będzie dla mnie świetna pamiątka i zrobię jakieś podsumowanie na ten temat. Także my się widzimy w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie się uśmiechać i zostawcie łapkę w górę, jeżeli się Wam podobało. Oczywiście nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo jest Was tutaj coraz, coraz więcej. Także się bardzo cieszę, zwłaszcza, że moje filmiki nie są jakoś super regularnie, ale jednak jest tutaj Was coraz więcej, także bardzo się cieszę z każdej nowej osoby, która gdzieś tutaj u mnie zostaje. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo, bardzo raz jeszcze za oglądanie. Pa!